Dzień dobry, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Szanowni Państwo, w ostatnim artykule, który ukazał się w gazecie, wypowiadałam się o opiece naprzemiennej. Niejednokrotnie też pytano mnie w telewizji, w programie telewizyjnym o ten aspekt. Jest bardzo dużo rozbieżnych stanowisk w tym zakresie. Piszecie do mnie również, że w momencie, gdy korzystacie z usług, nie każdy pełnomocnik wie, jak zrobić z opieką naprzemienną i nie możecie znaleźć w tym zakresie również przepisów. No i świetnie. Oczywiście, że nie możecie znaleźć, bo ich nie ma i w tym jest największy problem, że nie mamy jeszcze aktualnych przepisów. I oczywiście dążymy do tego, żeby kodeks rodzinny został zaktualizowany o ten obszar. Natomiast w mojej ocenie jeszcze bardzo dużo nam brakuje do zachodu, żeby naprawdę obszar związany z dziećmi był ustabilizowany, a ten obszar w zakresie opieki naprzemiennej jasno wynikały przepisy, w jakich sytuacjach, gdy możemy ją stosować i w sytuacjach, w których ona nie jest wskazana. W praktyce jak to wygląda, czyli opowiem Państwu z praktycznego punktu widzenia, jak wygląda opieka naprzemienna i powiem Państwu również swoje osobiste zdanie. Może zaczniemy od swojego zdania. Może jest najmniej istotne, ale niekiedy ważne. Ja osobiście uważam, że opieka naprzemienna ma sens wtedy, gdy strony umieją ze sobą się porozumieć. Przytoczę Państwu zapis, pytanie, trochę zmodyfikowałam dane, albo tych danych nie podam w ogóle, ale osoba z Warszawy. Pani mecenas, błagam, żeby Pani mnie uratowała. Manipulant, mój mąż, chce mojej winy i chce albo zabrać mi dziecko, albo opiekę naprzemienną. Co mam zrobić? On jest strasznym manipulantem, narcyzem, i chce opiekę naprzemienną, podczas gdy nigdy nie było go w domu i nigdy się nie opiekował. Macie odpowiedź. Szanowni Państwo, odpowiedź pełnomocnika i strategia powinna być ułożona pod względem prawnym, mając na uwadze stan faktyczny oraz komu tą konsultację się udziela. Czyli poradę prawną. Jeżeli potrzebujecie indywidualnego rozstrzygnięcia, to nie jest dla Was filmik. Musicie skorzystać z indywidualnej konsultacji, którą możecie znaleźć wpisując, a tam wpiszecie w Google adwokat Marta Wnuk konsultacja, to informacje Państwu wyskoczą. Natomiast teraz Państwu spróbuję odpowiedzieć na podstawie mojej klientki, która prosi mnie o pomoc. Jeżeli macie toksyczne, niezdrowe relacje, to ta opieka się nie uda. Trzeba współpracować. W jakich sytuacjach opieka naprzemienna ma sens? W mojej ocenie, gdy dzieci są małe, najczęściej gdy jest jedno dziecko, a rodzice mają bardzo dobrą finansową sytuację i współpracują ze sobą. I kładę nacisk na współpracę. Ja przez wiele lat taką sytuację miałam, że dziecko moje było wychowywane w opiece naprzemiennej, jednakże gdy osiągnęło wiek szkolny, zauważyłam, że potrzebuje więcej stabilności jednego domu i wybrało sobie u mnie ten dom blisko szkoły. Nie miało to może związku z relacjami z tatą, ponieważ są świetne relacje, ale zauważyłam, że im dziecko starsze, tym potrzebuje więcej towarzystwa, kolegów, koleżanki, w szkole tego towarzystwa i potrzebuje swojego prywatnego czasu. Dlatego jak dziecko ma pewien wiek, oczywiście zależy to od dojrzałości emocjonalnej dziecka, ponieważ niekiedy to dziecko osiąga w wieku 10, a niekiedy 15. Ja tego nie oceniam, to biegli oceniają. Natomiast rozwój emocjonalny dziecka jest bardzo ważny. Niewątpliwie opiekę naprzemienną łatwiej ustanowić, gdy dziecko jest mniejsze, a rodzice są zgodni. Kolejny aspekt. Zgoda rodziców. Szanowni Państwo, sąd, gdy rodzice walczą o opiekę naprzemienną, biorą dwa aspekty pod uwagę. Czy są zgodni w zakresie opieki naprzemiennej? Dwa.
czy wychowują dziecko w stanie faktycznym w systemie opieki naprzemiennej. Często sąd zaczyna pytanie, gdzie jest dziecko, jak Państwo dotychczas wychowujecie dziecko. Jeżeli wychowujecie w systemie tydzień na tydzień albo zbliżonym do opieki naprzemiennej, to macie wówczas duże szanse na opiekę naprzemienną. Jednakże w sytuacji, gdy dla przykładu hipotetycznie ojciec nie widział dziecka przez, dajmy na to, miesiąc, a wcześniej widzi raz w miesiącu i chce opieki naprzemiennej, będzie trudno. Ja bym się nie podjęła tej sprawy, żeby walczyć od razu o opiekę naprzemienną i nie wykluczam, że w przyszłości taka możliwość jest, ale chciałabym najpierw dosyć szerokie kontakty, tak aby utrzymać więź z dzieckiem. Sądy patrzą na tą sytuację rodzinną w taki sposób, że dobro dziecka jest najważniejsze i czy rodzice umieją się porozumieć, bo jak walczą o dzieci i jest ciągnięcie liny i dziecko jest tą liną, to niekiedy sąd na tyle jest władczy, że podejmuje decyzję, że jednak dziecko powinno być z jednym rodzicem i jeden rodzic powinien być pierwszoplanowy, a drugi rodzic powinien mieć szerokie kontakty. Co to oznacza kontakty? Bo często jest tak, że ludzie walczą o tą opiekę naprzemienną, ale tak naprawdę nie rozumieją definicji opieki naprzemiennej. Bo przecież jeżeli uznamy, że i sąd uzna, że jeden z rodziców będzie rodzicem pierwszoplanowym i będzie miejsce zamieszkania dziecka określone przy mamie na przykład, to przecież to nie jest tak, że ojciec nie będzie miał kontaktu z dzieckiem, bo przecież dwa razy w tygodniu i co drugi weekend, albo raz w tygodniu i co drugi weekend można określić i niekiedy jest to 13-15 dni w miesiącu. Szanowni Państwo, niewątpliwie w przypadku, gdy jest walka w zakresie opieki naprzemiennej, istotne jest, czy sąd powoła opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, czyli biegłych, psycholog, pedagog, psychiatra, który sprawdzi Państwa kompetencje wychowawcze i w tym zakresie wyda opinię sądowo-psychiatryczną, a na podstawie tej opinii sąd wyda postanowienie, co jest dobre dla dziecka, dzieci. Natomiast musimy pamiętać, że na badania w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów czeka się. A sąd również patrzy i biegli na cały materiał dowodowy, czyli z kim są dzieci, jak dotychczas wychowujecie dziecko, dzieci i jakie są Wasze relacje. Więc przed badaniami w opiniodawczym zespole, ja prowadząc sprawy, niekiedy aktualizuję stan faktyczny, żeby sąd, jak i biegli, wiedzieli, jak wygląda faktyczny stan. I na podstawie tego można rozstrzygać dalej. A zatem odpowiadając, czy manipulant może uzyskać opiekę naprzemienną, jak uzyskać opiekę naprzemienną? Pytanie jest proste, ale odpowiedź jest skomplikowana, bo to zależy od stanu faktycznego sprawy i od opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Jednakże oni wydają przecież tą opinię na podstawie stanu faktycznego sprawy, a zatem zadbaj o stan faktyczny sprawy i w zależności od Twojego celu ułóż tak strategię procesową. A Twój pełnomocnik jest od tego, żeby powiedzieć Tobie, co jest możliwe, a co nie. Dziękuję.